Dzień dobry, witam pierwszych użytkowników i moich obserwatorów. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wypielęgnować swe rzadkie włosy, aby wyglądały na gęste. W swojej pracy spotykam się bardzo często z tym, że moje klientki, które, nie tylko moje klientki, które do nas przychodzą, mają źle ostrzyżone grzywki. Ja po prostu Wam chcę pokazać, jak to zrobić prawidłowo w domu, domowym sposobem. Do tego będzie Wam potrzebny grzebień i nożyczki. Celowo pokazuję Wam zwykłe nożyczki. Są to zwykłe nożyczki Fiskarsa, które albo mogą być też CK. Każdy, kto ma nożyczki w szafie, ja specjalnie nie będę używał nic fryzjerskiego. I przydałaby się też albo maszynka do golenia, chociaż ja się trochę boję, albo zwykła taka golarka, wiecie, podpaszki do golenia, po prostu. No więc, zaczynamy pierwszą podstawową grzywkę, a mianowicie klasyczną grzywkę, łuk brwiowy i tak dalej. Mamy wcześniej umyte włosy, oczywiście po odżywce, robimy przedziały po środku. Od punktu tego, czyli mniej więcej jest to jakieś 5 cm, chociaż te 5 cm dla każdej z Was dziewczyny to pewnie jest 10. I bardzo ważne jest to, żeby tą grzywkę wybrać z trójkąta. Mam wydzieloną grzywkę. Pamiętajcie, że potem będzie najlepsze. Jezus, ja w ogóle nie mam włosów, ale ja jestem super do prezentowania. Dobra, taką grzywkę powinniśmy dzielić na trzy części do strzyżenia. W przypadku moich włosów, ponieważ one są cienkie i prawie ich nie ma, czego zazwyczaj nie widzicie, bo po prostu są tak ułożone, dzielę sobie tą grzywkę na pół. O, Francja, elegancja. I tą część zostawiam, a tą część kładę do tyłu. Przypinam wcześniejszą przygotowaną spineczką. Bierzemy grzywkę, łapiemy w palce, bierzemy w dół do wysokości brwi. Jezu, ja tu nic nie widzę. Pyk. I mamy tylko ten kawałek, sam przód. Teraz zrzucamy tą drugą warstwę. Pyk. Widzicie? Zostaje nam kawałek włosów. Ta poprzednia warstwa, która była cięta, czyli strzyżemy jakby, wysuwamy i ścinamy ją pod nią. Jeszcze mniej. Jeszcze mniej. O tak. I teraz tak. Podstawowa grzywka jest już zrobiona. Teraz ja ją wysuszę. Poczekajcie sekundę. Jezus. Mam katar. Taką grzywkę, pamiętajcie, że te włosy, które będą wychodziły stąd, tu one się muszą ładnie ze wszystkim połączyć. Ale teraz nic. Kul, co, przepraszam, straszny katar. I teraz tak. Część z Was ma tutaj takie myszki. Żeby pozbyć się tej myszki, ale pokażę Wam, jak sobie przyciąć fajnie maszynką, żeby... Przepraszam. Żeby ten włos tutaj delikatnie podciąć. Tak się kicha na kielicha, no właśnie. Więc biorę albo maszynkę i ścinam sobie tylko delikatnie trójkąt, albo zwykłą maszynką do golenia wycinam dokładnie tą część, która jest tutaj, nie? O Jezu! Kurwa! Nie! O Jezu! Poczekajcie, może się da na jakoś. Moja grzywka! Aż się spociłem cały. Poczekajcie, ja spróbuję z tego coś wymyśleć. No nic. Poczekajcie, ja pokażę Wam, jak wybrnąć z takiej sytuacji. Jak wybrnąć z takiej sytuacji? Chuj, nie wiem. Poczekajcie, ja to wymyślę. Tak. Dobra, wiecie co? Ja Wam pokażę jeszcze raz, jak zrobić tą grzywkę. Jezu, aż się popłakałem. Kurwa, co ja z tym zrobię teraz? Poczekajcie. Nie, no to trzeba ogolić w ogóle. Ja nie będę tak chodzić. Jezus, nie. Nie, to trzeba ogolić. Trzeba to wyrównać.
O, równo jest? Wspaniale, widzicie? To nic. Wysokie czoło jest... Mokro mi. Jest domeną osób inteligentnych. A więc widzicie, teraz mogę sobie zakryć tutaj, ale wiecie co? Ja nie wiem co ja... Kurwa mać. Widzicie? No i pochuj wam grzywki, pochuj wam grzywki, przez was ja straciłem swoją. I teraz nie mam pojęcia, co z tym wszystkim zrobię. Chyba założę czapkę. Na łyso? Nie, mam tak? Słuchajcie, no to co? Zostawić... Yeah! Na łyso? Niestety to nie wyszło, więc jedziemy z tym koksem. Po co mi te włosy w ogóle? To jest w ogóle jakaś beznadzieja. Odrosną, słuchajcie. Włosy odrastają. Ale myślicie, że gdybym poszedł do fryzjera i poprosił o fryzurę, czy on by coś z tego zrobił? Mi się w sumie podoba. Coś nowego. Taki temat na czasie trochę, biskupi. No tak, kurwa mać! Dobra, buziaki! A więc, moi drodzy, tak się kończy obcinanie grzywki samemu w domu. Więc absolutnie nie polecam, nie róbcie tego sami. Zapraszam, przyjdźcie do mnie, chociaż kurwa, ja bym nie przyszedł do kogoś takiego. Więc całuję was i dobrze, że mam czapkę. Ale mam też na przykład tutaj takie, mogę sobie zrobić, o, widzicie? I już nie widać. Wspaniale, mam idealne gniazdo. Całuję was, do zobaczenia i kłaniam się nisko, całuję. Pa!